motywacja do pracy jest bardzo ważna, niezależnie od branży, w której pracujemy. Sytuacja związana z pandemią wiele zmieniła. I właśnie o motywacji do pracy w trudnych warunkach porozmawiam dzisiaj z Anitą Gałek, coachem, trenerem, właścicielką firmy szkoleniowej Moje Flow. Dzień dobry, Anitko. Witam Cię, Małgosiu. Anitko, COVID-19 zmienił w naszym życiu bardzo wiele. Pierwszą i taką najbardziej widoczną zmianą podczas tej naszej, powiedzmy, kwarantanny, dobrowolnej kwarantanny była i jest praca zdalna. Nastąpił rodzaj dysonansu poznawczego i to po obu stronach, pracodawcy i pracownika, bo wbrew wszelkim pozorom okazało się, że no jednak można tak pracować. No tak, można. Wiele firm przecież jeszcze przed tą quasi-kwarantanną pracowało zdalnie. Wiele stanowisk pracy zdalnej wymagało. Ale okazuje się, że dzisiaj nawet ci, którzy nigdy nie sądzili, że mogliby pracować zdalnie, tą pracę zdalną wykonują. I można byłoby się faktycznie zastanawiać, że skoro można, to może w przyszłości warto tą wiedzę i te umiejętności wykorzystywać. Ale też z drugiej strony należałoby zwrócić uwagę też na to, jak wiele nas to kosztuje. I ja nie mówię tu wcale o kosztach takich stricte finansowych, ale w rozmowach z menadżerami podczas szkoleń, z grupami szkoleniowymi, ja czuję i słyszę, że nie jest to do końca dla nich takie super komfortowe. Ale wielu pracowników pracujących na co dzień przez 8 bądź więcej godzin w firmie, bezpośrednio, niezdalnie, wręcz bardzo życzyło sobie, żeby móc zakosztować tej pracy zdalnej. I w pewnych momentach okazało się, że to nie jest taki miód. Ach, no właśnie. I ta dzisiejsza sytuacja weryfikuje wiele naszych motywacji i wiele naszych potrzeb. Myślę sobie, że duże grono pracowników, które jeszcze do niedawna marzyło o tym, żeby wykonywać tak zwaną pracę biurową i przecież w niektórych firmach jednym z bonusów był jeden dzień takiej pracy zdalnej, no to wielu tych pracowników w tej chwili pewnie życzyłoby sobie spędzić chociaż tydzień w biurze. Nastąpiła taka weryfikacja potrzeb, czego tak naprawdę potrzebujemy, czy bycia w domu i pracowania z domu, czy jednak przedkładamy tutaj taki osobisty kontakt ze współpracownikami, taką relację bezpośrednią. Pewnie dzisiaj jeszcze jest za wcześnie mówić o tym, co jest najlepszym rozwiązaniem, ale myślę, że też czas pokaże, kto jest predysponowany do tego, żeby pracować zdalnie, a komu zupełnie ta zdalna praca nie służy. Wiem, że Ty pracujesz i tak, i bezpośrednio z ludźmi i również za pomocą internetu. Powiedz mi, co u Ciebie to zmieniło? Jakie są plusy, a jakie minusy pracy i zdalnej, i bezpośrednio z ludźmi, według Ciebie? No tak, dość podchwytliwe pytanie. Natomiast ja zawsze staram się we wszystkich zmianach dopatrywać jednak tych dobrych stron. Rzeczywiście, Małgosiu, tak jak mówisz, moja praca zawsze wymagała ode mnie dużej elastyczności, jeżeli chodzi o kontakt z klientem. Bo to są i podróże na drugi koniec Polski, żeby grupę przeszkolić, ale też jeszcze przed pandemią z wieloma klientami pracowałam zdalnie z uwagi na to, że daleko ode mnie mieszkają. Jeśli pytasz, co lubię i z jakimi w tej chwili się mierzę trudnościami, no to ja jednak jestem zdecydowanie zwolenniczką osobistego kontaktu z grupami. Wtedy ta interakcja jest zupełnie inna. Natomiast, tak jak powiedziałam, staram się dopatrywać w tej sytuacji również plusów. I szkolenia online, które mam już za sobą, pokazały, że jednak szkolić również można zdalnie. Można mieć interakcję z grupą, można dyskutować, można robić ćwiczenia tak jak na standardowych warsztatach. Ale też ocenę tego, jakości tych szkoleń pozostawię swoim uczestnikom. Przejdźmy do sytuacji pracodawcy. Okazuje się, że jego pracownik może pracować zdalnie, więc może stać się źródłem oszczędności dla firmy. Może nawet okazało się, że nie potrzebuje aż tylu pracowników. Na pozór jest to dobra perspektywa, ale czy na pewno? Ile zyskuje, a ile traci pracodawca?
No myślę tak naprawdę, że jeszcze jest za wcześnie na wyrokowanie, kto zyskuje, kto traci. To znaczy, myślę, że póki co możemy mówić bardziej o stratach, bo nie jeden pracownik już pewnie i nie jeden pracodawca te straty odczuwa. Z pewnością zresztą to nie są moje czcze domysły, a raczej takie refleksje po rozmowach z osobami, które prowadzą firmy, które zarządzają ludźmi, że faktycznie to też pokazuje, że pewne aspekty życia zawodowego można przenieść do formy zdalnej i z pewnością wielu menadżerów będzie kontynuowało tę pracę, nawet jeśli wrócimy do tak zwanych nowych, normalnych naszych relacji. I z pewnością chociażby telekonferencje, niektóre właśnie szkolenia, które mogą się odbywać w przestrzeni zdalnej. Natomiast część też jednak sygnalizuje, że praca zdalna nie jest w niektórych branżach w 100% efektywna. I ja też wiem, że sprawia problemy zarówno menadżerom, jak i pracownikom. Są różne typy menadżerów. Są tacy, którzy lubią mieć na wszystkim kontrolę, wszystko osobiście dopilnować. Praca zdalna powoduje u nich pewien rodzaj zachwiania, utratę tej kontroli, prawda? No tak, i tutaj też pokazuje to, w jaki sposób menadżerowie budują relacje ze swoimi zespołami i w jaki sposób nimi zarządzają. Bo z pewnością łatwiej jest tym, którzy właśnie takiej nadkontroli nie potrzebują, którzy powiedzmy w tej takiej nazywanej przez nas normalnej przeszłości budowali relacje z pracownikami, znali ich potrzeby, znali ich motywacje, zbudowali sobie zaplecze i poczucie bezpieczeństwa, z pewnością teraz mają łatwiej w tej trudnej sytuacji. Na pewno bardziej odczuwają to menadżerowie, którzy z różnych względów nie zbudowali sobie tych relacji, być może nawet ze względu na styl zarządzania, jaki reprezentują, no zdecydowanie teraz mają trudniej. Muszą zbudować sobie autorytet, muszą wzbudzić poczucie bezpieczeństwa w zespole, a dodatkowo jeszcze mierzą się przecież bardzo często z pracą tak naprawdę nie z jednym zespołem, a co najmniej dwoma. Bo nie zapominajmy, że są też firmy, które częściowo przeszły do pracy zdalnej, a część pracowników jednak została w biurach. Więc taki menadżer de facto zarządza zespołem zdalnym, zarządza zespołem tym, który został w biurze, a dodatkowo powinien sprawić, że te dwa zespoły ze sobą współgrają. Więc tutaj naprawdę niektórzy menadżerowie mają zadanie dość ciężkie, ale też wiem, że niektórzy znakomicie sobie z tym radzą. A może i większość z nich. Trudnym tematem, choć nie o nim teraz będziemy rozmawiać, na pewno jest krytykowanie czy zwrócenie uwagi pracownikowi, który pracuje zdalnie. Ciężka sprawa, bo przecież zawsze połączenie może zerwać, to już w tej chwili żartuję sobie, ale to też myślę, że będzie wymagało wielu, wielu nowych umiejętności od menadżerów i odnalezienia się w tej trudnej sytuacji, prawda? Tak, Małgosiu, zresztą jak egzekwować od pracowników wykonanie zadań, to jest jedno z najczęstszych pytań, jakie pojawiają się podczas moich konsultacji z menadżerami. No bo delegowanie zadań i egzekwowanie nie jest takie łatwe w rzeczywistości takiej w kontakcie osobistym. I wielu menadżerów ma problem z delegowaniem zadań i z egzekwowaniem. No a co dopiero w momencie, kiedy zabiera się nam jednak ten osobisty kontakt i każe się menadżerom egzekwować cele poprzez, nie wiem, telekonferencje, telefony, ale dodatkowa też trudność, pamiętajmy, jest ze strony pracownika, ponieważ być może cele są bardzo podobne, ale rzeczywistość, w której te cele mają realizować, jest przecież zupełnie inna. Wiesz co, no nie wszystko można robić zdalnie, więc ta świadomość pracownika, który wychodzi do pracy, ma świadomość, że część siedzi w domu, ja muszę wyjść do pracy, w dodatku narażając się, nieważne jakie jest prawdopodobieństwo tego zarażenia wirusem, być może jest, może paraliżować. Strach powoduje nieuchronnie naszą niższą wydajność pracy i przede wszystkim rozstrój nerwowy, i to obu stron, i pracodawcy, i pracownika. W jaki sposób sobie radzić w tej sytuacji, jak unikać, jak minimalizować ten stres? No moim zdaniem pierwszym podstawowym i myślę, że też ostatnim
Ostatnią radą, którą na ten moment jestem, mam odwagę dawać, to jest jedno słowo: komunikacja. Komunikacja jest tak naprawdę w codziennej pracy zespołu najistotniejszym elementem. Jeśli zespół ma pracować efektywnie, jeśli menadżer chce znać potrzeby swoich pracowników, chce wiedzieć, co ich motywuje do pracy, to musi się z nimi komunikować. Dzisiaj ta komunikacja jest utrudniona, ale tak naprawdę spójrzmy na to też w taki sposób, że mamy przecież tak wiele kanałów komunikacji, z których menadżer może korzystać. To może być telefon, to może tak być jak dzisiaj my, telekonferencja, to może być również spotkanie całego zespołu. Jest mnóstwo platform, które oferują tego typu usługi. Ja myślę, że dla chcącego nic trudnego, a jeśli ktoś będzie szukał wymówek, zawsze jakąś znajdzie. A jak motywować i wspierać, co najważniejsze, myślę, pracowników, którzy nawiązują bezpośredni kontakt z klientem czy pacjentem? Jak przełamywać ich i swój strach? Jest jakaś uniwersalna rada, coś, co powinniśmy powiedzieć oprócz nie bój się, bo ja też się boję? No i myślę, Gosiu, że tu też tutaj uchwyciłaś clue. Po prostu bycie szczerym i naturalnym. No bo cóż stoi na przeszkodzie, żeby menadżer powiedział swoim pracownikom: słuchajcie, ja się też boję. Słuchajcie, ja też przeżywam stres. Ale nie traci w tym swojej wielkości jako menadżer, swojej pozycji? No właśnie, i to jest to, o czym wspominałam wcześniej, o tym autorytecie, który menadżer budował sobie przez lata wcześniej. Bo okazywanie swoich prawdziwych emocji i uczuć w zarządzaniu ludźmi nie jest niczym złym. To nie oznacza, że my poprzez takie słowa pokazujemy swoją słabość menedżerską. My przede wszystkim pokazujemy siebie jako człowieka. I myślę sobie, że w takich sytuacjach, z jakimi teraz mierzymy się i mierzą się menedżerowie, dużo może pomóc empatia. A więc jednak pokazywanie tych emocji, współodczuwanie ich, co wcale nie oznacza, i tu wiem, że niektórzy menadżerowie być może się lekko zawahają, to wcale nie oznacza, że empatyczny menadżer nie może być menadżerem wymagającym. Także naturalność, komunikacja. I wiesz, takie ostatnio przeczytałam dwie zasady komunikowania się w tych trudnych czasach z zespołami. Bardzo proste. Mów, co wiesz i mów, czego nie wiesz. A czy nie jest troszeczkę tak, wracając do empatii, że ona skraca dystans i bardzo trudno jest później odbudować te właściwe relacje między swoim przełożonym a pracownikiem? No właśnie tutaj trzeba znaleźć jednak tę równowagę, żeby nie być łzawym menadżerem, ale żeby być wrażliwym i dającym poczucie zaufania swoim pracownikom, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz się nad wszystkimi pracownikami pochylać, roztkliwiać i wprawiać ich w dodatkowy stres. Bo jeśli ktoś tego do tej pory nie robił, to pracownik na pewno stwierdzi, co się dzieje z moim menadżerem. On nigdy taki nie był. Więc myślę, że pracownicy też mają zmian dużo i jeszcze zmiana taka nagła w postępowaniu menadżera wcale nie zbuduje zaufania pomiędzy zespołem a menadżerem. Natomiast pamiętajmy proszę, że menadżer to człowiek. Menadżer zarządza zespołem, w którym są ludzie. My jako ludzie, jako istoty myślące, odczuwające, zawsze w postępowaniu, w działaniu towarzyszą nam emocje. I jeśli menadżer nie będzie wyczulony na to, co dzieje się z jego pracownikiem, nawet w tej sferze emocjonalnej, ciężko mu będzie wymagać, egzekwować. Ciężko też będzie takiego pracownika postawić przed pacjentem, który przecież też przychodzi, na co dzień przychodzi bardzo często w bólu, w stresie, a dzisiaj ten stres i ten ból może być spotęgowany. Miałyśmy mówić o motywacji do pracy. Jeśli zastanowimy się, co nas najbardziej motywuje, to prędzej czy później dochodzimy do wniosku, że no tak najbardziej nas motywują pieniądze.
Tymczasem może się stać tak, że firma, którą prowadzimy lub której pracujemy, będzie miała krótszą lub dłuższą utratę płynności finansowej. I co wtedy? Obietnica, że wyrównamy zmniejszone pensje po okresie pandemii? Stała obniżka pensji, zwolnienie? W jaki sposób teoretycznie oczywiście mogłybyśmy się zachować jako pracodawca i jako pracownik? No myślę też, Gosiu, że nie odważę się ogólnie powiedzieć, co w takich sytuacjach robić, bo myślę sobie, że każda firma no jest w takiej sytuacji swoistej dla siebie. Ja myślę, że powtórzę to, o czym powiedziałam wcześniej, żeby jednak przede wszystkim być szczerym, żeby nie składać obietnic bez pokrycia, bo to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką możemy zrobić naszym pracownikom i sobie. Ale psychologicznie jest nam łatwiej powiedzieć, prawda, że być może za jakiś czas znowu się spotkamy. Proszę o nas pamiętać. Dokładnie tak. Poza tym pamiętajmy też, że w takim procesie zmiany, w którym się znajdujemy wszyscy i tak naprawdę wszystkie branże i wszystkie sfery życia, i ten proces zmiany tak naprawdę będzie toczył się dość długo, bo jak widzimy, jeśli chodzi o pandemię, sytuacja jest dość rozwojowa i nawet jeśli pewne sfery gospodarki są odmrażane, to wracają jednak w inną rzeczywistość niż z niej wychodziły. Chciałabym tutaj przypomnieć, że to, co firma przez lata też budowała, tak jak menadżer, przekazując wartości dla niej najistotniejsze pracownikom, powinna te wartości w tej chwili również podtrzymywać. Pamiętajmy proszę, bo tak jak wspomniałaś, ja absolutnie się też z tym zgadzam, że motywacja finansowa jest jedną z istotniejszych aspektów, które nas angażują w pracę i tu nie ma co ukrywać, pracujemy dla pieniędzy, ale też jest cała sfera pozafinansowa, która ludzi do pracy angażuje. To są właśnie te spójne wartości pracownika i firmy. To jest dobra atmosfera, to jest właśnie ta szczerość. No właśnie chciałam Cię poprosić o wymienienie, bo jako szkoleniowiec, jako trener biznesu na pewno często słyszysz o tych jeszcze pozafinansowych systemach motywacji. Gdybyś miała tak króciutko wypunktować, co motywuje pracowników oprócz pieniędzy? No motywuje, tak jak wspomniałam, wspólny system wartości, dobra atmosfera. To też zależy od tego, z jakim pokoleniem pracownika mamy do czynienia, bo tu też warto zagłębić się w aspekt, niestety nie mamy na to czasu, ale tak pokrótce tylko powiem, że te motywacje też są zależne od tego, jakie pokolenie pracownik reprezentuje, bo dla pracowników wiekiem dojrzalszych praca sama w sobie jest wartością i praca sama w sobie motywuje do działania. Natomiast jeśli już mówimy o tych młodszych pokoleniach pracowników, dla nich niezwykle motywująca będzie chociażby wizja rozwoju w firmie. Jeżeli młody pracownik widzi, że menadżer ma chęć angażować go i rozwijać w coraz to nowe obszary działania, z pewnością będzie taki pracownik bardziej zmotywowany niż ten, który ma wykonywać zakres swoich obowiązków od A do Z i nic poza tym. Wspominałaś, że na rynku pracy na rynku biznesu wiele się zmieniło, wiele się jeszcze zmieni zapewne. Jakbyś miała tak na zakończenie powiedzieć, w którą stronę ten rynek zmierza, jak będzie on wyglądał za tydzień, za parę miesięcy, za rok? Jesteśmy w stanie przewidzieć? Oj Gosiu, nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciała wiedzieć, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast jedno jest pewne i to jest coś, o czym się mówiło jeszcze przed pandemią, że jedną z najbardziej cennych kompetencji pracowników, w tym również menedżerów, będzie elastyczność i podatność na zmiany. Ta umiejętność adaptowania się do nowych warunków. Dlatego też zachęcam, żeby zrobić taki wgląd w siebie i zastanowić się, jak ja reaguję na zmiany, jak ja zareagowałam, czy zareagowałem na sytuację, która nas wszystkich spotkała. Anitko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. I czego się życzy w biznesie, powiedz? No chyba w dzisiejszych czasach rzucę takim hasłem, hashtagiem, będzie dobrze. Będzie dobrze. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.